Witam w kolejnym odcinku mojego programu, wygramolone z przedsionka piekła ludzkie wynaturzenia, ocierające się zatkiem o dolinę niesamowitości, zaklęte w trzech wymiarach modele wehikułów, przepoławiające gałki oczne swym brakiem ogłady, i wreszcie, fizyka godna zwolenników teorii płaskiej ziemi, jeśli któreś z tych pojęć wyraźnie zabrzmiało wam w uszach, wzniecając przy tym na pozór wyparte wspomnienia z najniższych półek waszych podświadomości, to znaczy, że w ciągu swojej żywotności zapoznaliście się z dorobkiem tych holenderskich partaczy. Mam na myśli rzecz jasna Team 6 Studio, które zdołało wygrzać swoje miejsce na rynku przez lata, wygryzając konkurencję aż do kości w kategorii największych chałupników świata gier wyścigowych. Wszystko to za sprawą linii produkcyjnej, z której zjeżdżały za jednym zachodem jedne nielegalne wyścigi za drugimi. I to od początku tego milenium jako King Cup Team. Jednakże mimo dekad korzystania z tych samych taryf, człeczyny z kraju tulipanów miały również skłonność do eksperymentowania na swoich wirtualnych kruszynach. Co prawda te mutacje nie odbiegały poziomem od tych Josefa Mengele u szczytu kariery, ale mimo wszelkich chichotów losu, a także tych krytyków, próbowano. I jednym z takich podejść przyjrzę się dzisiaj w swoim gównianym laboratorium. Laboratorium od gównianych gier, nie na odwrót. Tak czy siak, zapraszam do oglądania. Gra Scooter Wars i wbrew pozorom to nie jest nazwa pliku pobranego z emule czy innego homeboxa, lecz faktycznego produktu. Została wyciśnięta z pryszczatej życi El Diablo, dzięki wysiłkom niderlandzkich kocmołuchów ze studia Team 6, które w swoim czasie zdążyło wysmażyć nam tak pełen okrywiste wyroby, jak m.in. cykl Street Racing 100 z taksówkarskich rajdówek w postaci Taxi 3 Extreme Rush, bądź również Super Taxi Driver 2006. Czy wcześniej wspomniane genetyczne krzyżówki pokroju Operation Alpha Zero, z kolei wydawnictwem, na którego barkach spoczywało zesłanie tego lucyfercznego wywaru na ziemię słowiańskie, było nic innego jak IQ Publishing, które dźwiga swój krzyż publikowania elektronicznych knotów, odkąd te zalegały w magazynie Belzebuba. Wartym zaznaczenia jest także dystrybutor globalny, umiejscowiony w Kalifornii Mindscape, któremu ktoś wsunął jazdy suwaków do tylnej kieszeni spodni, bowiem ciężko wyjaśnić pojawienie się naszego dzisiejszego kozła ofiarnego w tym samym cyklu wydawniczym, zaraz obok Syberii, Panzer General, Steel Panzers 2, tudzież mały Adibu w ogrodzie niespodzianek. Rzut beretem obok takich tuz, zanim jednak przejdziemy do właściwej części pieczenia, rzućmy okiem na noty uzyskane przez Tramotę w sieci. I w tym miejscu moja szczęka zaczęła samoistnie pikować w kierunku podłogi, albowiem prócz zasłużonej redakcji Absolute Games, która w stanie wiecznej gotowości zadała skuterowym usługom klapsa w postaci 2% pod tekstem recenzji, na horyzoncie pojawiła się inna redakcja z ojczyzny Puszkina. Siódmy Wilk, gdyż tak nazywa się ten rosyjski serwis, najwyraźniej w geście altruizmu postanowił zwieńczyć swój osąd 5 punktami na 10 możliwych. A jak nasz mózg jeszcze nie wyparował od środka, to zawsze możemy połknąć wzrokiem publikacji jednoślad.pl. Wobec tego nie pozostaje nam nic innego jak puścić w ruch wysłużoną pyrkawkę i włączyć pierwszy bieg. Karuzela kołowacizny nie przestaje się kręcić. Nawet przed uruchomieniem tej zero-jedynkowej farsy, nasze patrzałki puchną w zdumieniu już w chwili zezowania na ikonę programu. Ja wiedziałem, że tym porównaniem z emule cofnąłem się w czasie, ale żeby aż tak, i gdy wewnątrz tej aplikacji jesteśmy już gotowi na wszystko, w tym animowaną e-kartkę, przyjmujemy na mordę sierpowego, w postaci przebrzmiałej planszy wyboru, pochodzącej z mrocznej ery śmiesznych dzwonków na telefon. Po wybraniu opcji czeka nas nie lada zdziwienie, bo wreszcie możemy odetchnąć z ulgą, widząc sztandarowe, skrojone wręcz na miarę menu, do którego zdążyła nas przyzwyczaić grupa nierobów z Amsterdamu. I jeśli pamiętacie, co zostało nam zaproponowane przy okazji innej gry o motorwerach, to tutaj otrzymujemy swego rodzaju negatyw. Tym razem mamy przejmującą czerń, zepchniętego na prawą stronę chłoptasia na skuterku, na którego coś się tam kopci.
Z przeciwnej strony roznieca nasz wzrok okienko, w odcieniach polskiego osiedla, na które wepchnięto kolanem wytłuszczone opcje, a zmysł słuchu jest katowany technotorturą. Naturalnie, wszystko to jest prezentowane w rozdzielczości, której nie powstydziłoby się niejedno Lamparty. W mych żyłach właśnie płynie taki strumień oktanu, że aż chce się rzucić na ulicę. I jak przystało na zlepek porozrzucanych po pulpicie elementów, rozgrywka również ma coś z Bankarta. Rodem z wydanego rok później Ultimate Motocross, wcielamy się w napędzanego olejem napędowym miłośnika popierdaczy, który chce spróbować swoich sił w ulicznych wyścigach, sztuk 12. Zatem, zaczynając od poziomu zielonego nowicjusza, pniemy się po szczeblach naszej drabiny sukcesu, wyścig po wyścigu, by wreszcie stać się najbardziej mistrzowskim mistrzem i zgarnąć prawo jazdy na Hamera, którym to rozjeżdżamy naszych towarzyszy w boju. I w skrócie każde postawione przez nas wyzwanie w postaci wyścigu działa na tej samej zasadzie. Zmieść się w określonym limicie czasowym, przejeżdżając punkt za punktem, wyprzeć swoich konkurentów i przejedź przez metę jako pierwszy. Dla podsycenia podstawionego przed nami zadania, producenci postawili nam parę kłód pod nogi w postaci opłat za wyścigi, tak zwanego wpisowego, które musimy wyciągnąć z naszego lichego portfelika przy każdym rozpoczęciu wyścigu, a także respektu, będącego stosunkiem wybranych iskuch, od którego zależy, czy zostaniemy przepuszczeni do gonitwy, czy też nie. Wszystkie te zmagania są jednak w pełni wynagrodzone, gdyż łup, jaki zgarniemy po każdej z konkurencji, to opowiadam splendor w najwyższej formie, od aparatów telefonicznych, sygnowanych ma się rozumieć emblematem Team 6, opływającej w luksusie biżuterii i zegarków, aż po Burgera, furę frytek, psa, czy też złote zębiska, które pozwalają nam się w pełni wyalfonsić. Co to kurwa jest?! Rzuconą chwilę temu sentencję można skierować także w sklecone na pół gwizdka maszyny. Tyle, że w tym przypadku z tej połowy gwizdka ktoś zabrał drugie pół, bo jak inaczej nazwać sytuację, w której rozpasanie na fotelu pracowników tej pożal się Boże firemki osiągnęło tak szczytowy poziom, że nazwa każdej z jeżdżących os zabiera słowo skuter i numerek przyczepiony obok. Sprawa nie wygląda inaczej, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, bo choć zasiądziemy za czterema motorynkami i to w kilku wersjach kolorystycznych, to sterowność każdej z nich wypada w ten sam sposób. Niezależnie od tego, czy stawimy się na torze jedynką czy też czwórką, będziemy się wlec niczym puszczony z górki dmuchany materac, z którego spuszczono powietrze. Niedoskonałości w jeździe miał usprawnić podpięty pod nasze rumaki dopalacz. Jednak z racji podpisanej umowy z upadłym aniołem, nie pociąga on za sobą świetlistej orgizury wydechowej, lecz sam pojazd za jego przednie koło. Dodajmy do tego fakt, że przejeżdżając o najmniejszą wypukłość, nasza osa bez omdła zrzuca z siebie naszego sternika, który może się pochwalić cyrkowym zapleczem, niczym człowiek guma, nic sobie nie robi z trwałości swoich kości, co obwieszcza wszemi wobec, dorodnym grymasem na twarzy. A dla dodatkowych atrakcji, przed wyjściem z trupy cyrkowej prosto na tor, wziął sobie prysznic z Kujawskiego, przez co podczas wypadku może ślizgać się po tutejszej infrastrukturze. Sztuczna inteligencja, jaką władają nasi oponenci, jak najbardziej trzyma standard, wypracowany przez poprzednie produkcje tych wałkoniów oczywiście. Otóż wygląda na to, że z racji nielegalnej natury ulicznych wyścigów, nasi współtowarzysze wzięli sobie za bardzo do serca hasło pirat drogowy, dzięki czemu podczas swych drogowych wojaży śmigają na swych suwakach, jakby nałożyli sobie opaskę na jedno oko. W konsekwencji, bez opamiętania, tudzież wciskania pedału hamulca, suną w innych uczestników ruchu drogowego, kasując swoje lśniące kruszynki. Do ich ulubionych czynności należy także gonitwa za tunelem aerodynamicznym z rywalem z przodu, co doprowadza niekiedy do romantycznych zbliżeń, kiedy to tył jednej zmechanizowanej kobyły styka się w ponętny sposób z przodem kolejnej, niczym jebany superglue. Zdarza się, że gdy jeden konkurent zostanie wytrącony z uwagi z gonem drugiego, ten będzie niestrudzenie niczym wąż posuwał się z slalomem, dopóki nie zetknie się z czterema literami innego okrążownika szos. Niekiedy będziemy świadkami zbiorowego ocierania się blach, tuż po wybrzmieniu pistoletu startowego, a na deser nagimnastykujemy także przeponę, widząc przeciwników, którzy w swojej martwicy mózgu, w spektakularny sposób wpadają na te same barierki, na których wyłożyli się poprzednicy. Nie ma wystarczająco popcornu na ziemi na tych pomyleńców. Wzorem ostatecznego motocrossa,
z naciskiem NR, pozorne 12 tras, to w rzeczy samej poszatkowana na części pierwsze topografia całego miasta. Miasta, które w dodatku pochodzi z poprzedniej szkarady, w której wcielaliśmy się w dostawcę ciepłych placków. Z tej racji, odwiedzimy kolejno powykręcane mosty, znajdujące się przy wzniesieniach plastry asfaltu, zabarykadowane metalem, przez które bez trudu przebijają się gałęzie drzew, czy inne krzaki. Mosty w budowie zakończone koparką, która szybko zostaje ochrzczona jako lotnisko nadlatujących paszczynk, kościoły, których świeckość wybija się z okien, tunele tasiemce, które są równie długie i grube, a także skrzyżowanie o ruchu okrężnym, które staje się poziomem samym w sobie w wyścigu numer 11, gdzie dostajemy na własność ziomalskiego bulldoga. I wychodziłoby na to, że to rozkrajanie wielkiego miasta na pojedyncze odcinki jest banałem, którego nikt nie potrafiłby spierdolić. Biorąc jednak pod uwagę, z jak niereformowalnym gatunkiem majstrów kodu mamy tu do czynienia, nasze ukochane miernoty postanowiły podjąć te rękawice. Co zatem powiecie na etapy z wyśrubowanym do granic wytrzymałości śrubokręta limitem czasu, które nie akceptują ani jednej wywrotki? Misje z 10 sekundami na start, które w 9 na 10 przypadków kończą się wypadnięciem z naszego wierzchowca, czy wreszcie wielki finał, który przestaje doliczać dodatkowy czas na ostatnich punktach kontrolnych. Tak bez większego uzasadnienia, istna maestria skurwysyństwa. Karny kutas, a właściwie dwa, należą się także za oprawę audiowizualną, która jest tak dołująca, że zyskujące samoświadomość umieszczone tu bryły uciekają w popłochu, by oszczędzić sobie i nam wstydu z faktu egzystencji w takim łajnie. I jak należało się po tych bęcwałach spodziewać, mamy tak kanciaste modele, że można sobie na nich rozciąć łuk brwiowy, a w dodatku lśnią jak woskowane. Pociechy matki natury to w zasadzie atrapy wyklepane w całości z kartonów, zwanych pospolicie bitmapami. Oświetlenie, które poziomem biedoty przebija nawet wnętrza jaskiń za czasów Homo erectusa. Oraz wreszcie nowinkę w postaci efektów cząsteczkowych podczas kolizji, które wyglądają tak, jakby ktoś wpierdolił zawartość skrzynki z narzędziami do rozdrabniacza do gałęzi. Asystująca grafice szata dźwiękowa zapewnia równie dotkliwe doznania. Odgłosy silniczka bardziej przypominają te wydobywające się z PRL-owskiej sokowirówki, która dopiero co przydzwoniła w podłogę spadając z regału. Ze skasowaniem słupków idzie w parze zdzielenie mikrofonu kilowym, a wprowadzeniu dwutlenku azotu do cylindrów naszej machiny wtóruje mamrotanie podchmielonego szczerbacza w burce ze skórzanym kniblem przywiązanym do pyska, który w trakcie nagrań był podtapiany. A jeśli mamy wśród oglądających miłośników holenderskiej muzyki w stylu techno, to pragnę zaznaczyć, że towar jest dostarczony. Prawdę mówiąc, jest to składanka złotych przebojów, ale poniewiera fest. Słowem podsumowania, Scooter Ways, zwany w niektórych kręgach jako ZE Racing, to wcielony pierdolnik na kółkach, jak w sumie każdy wypierdek tego producenta. Przeszywająca prezentacja, równie gangrenowaty model jazdy, fizyka, dzięki której Newton wwierca się trumną coraz bliżej jądra Ziemi, mapy, które nadają nowe znaczenie słowa lenistwo, a także masa występujących po drodze drobiazgów, pokroju błędów w optymalizacji oraz zawieszeniu po intensywnej godzinie młócenia. Nie mówiąc o tym, że ukończenie tego tuzina etapów zajmuje niewiele więcej, dorzućmy do tego wiele autoplagiatów, w tym te wyprzedzające swoje czasy, a otrzymamy jeden wielki bajzel, który nigdy nie powinien istnieć. A co dopiero zalać szturem MK-owski, wolałbym, by stópka skutera przebiła się przez moje żebra, a łańcuch zadusił mnie na śmierć, niż kolejny raz zasiąść do tego cyfrowego szmelcu. I tym optymistycznym akcentem przejdźmy do ocen. Grafika 1. Audio 0. Grywalność 0. Ogólna ocena pierdolone 0. Punch!